Witam serdecznie. Z okazji Dnia Kobiet chciałbym życzyć wszystkim kobietom wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i pomyślności. Chciałbym również zaprosić na dzisiejszy wieczór z zespołem Marynarki Wojennej Riviera. Mam nadzieję, że zespół ten uświetni Wasze święto w dniu dzisiejszym. Wielką gwiazdę polskiej estrady, panią Irenę Santor. Wszyscy znają, prawda? Trwało to kilka lat, dosłownie, bo pani Irenie nigdy nie było po drodze, ale któregoś dnia powiedziała: dobra, jesteśmy w pobliżu, wpadniemy. No i teraz rozmowa z panią Ireną. Oczywiście kwestie pieniężne, oczywiście to, co w garderobie, to, co się jej należy, wszystko zostało ugadane, ale jeszcze została jedna kwestia. Kwestia, ile mam śpiewać, pyta pani Irena. A ten z drugiej strony, który starał się kilka lat o jej przyjazd, mówi: no tak, pani Irena, pół godziny, żeby nie zanudzać. Witam serdecznie po koncercie zespołu Marynarki Wojennej Riviera. Mam nadzieję, że nasze panie bawiły się świetnie dzisiejszego wieczoru. Ja uważam, że był to naprawdę bardzo dobry koncert i bardzo dziękuję zespołowi za tak liczne piosenki, nowy repertuar i tak obfity repertuar. Chciałbym również podziękować za organizację, przede wszystkim dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury. Chciałbym podziękować pani Agnieszce, szefowej Biblioteki Pedagogicznej w Malborku, za zaproszenie naszej gwiazdy dzisiejszej. Chciałbym też podziękować pani Renacie, pani, która zajmuje się świetlicą w Lasowicach Wielkich, za ugoszczenie nas, za gościnę. Jak również chciałbym podziękować wszystkim przybyłym na ten dzisiejszy wieczór paniom, którym jeszcze raz składam najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta.